W tym wydaniu FOIT News, BC Days 2025 w Warszawie, Projekt BMS 2025 w Jachrance, PPDS i Oracle Red Bull Racing, AI Agents Audio Codes, Hudley Crew Camera System. Pierwsze Muzeum AI to już 163 wydanie FOIT News na kanale YouTubeowym AVIT, czyli Informacja, Wiedza, Biznes. W zeszłym tygodniu, 19 listopada, odbyły się kolejne VC Days pod hasłem Za kulisami technologii. Organizowane jak zawsze przez firmę Ingram Micro. I jak zawsze w nietypowym miejscu. Tym razem był to teatr, a konkretnie Teatr Kapitol w Warszawie. W tym nietypowym dla technologii miejscu dowiedzieliśmy się o istotnej zmianie, która nastąpiła w polskim oddziale firmy Ingram Micro. Ale opowie o niej. Sama bohaterka tego newsa. Mogę powiedzieć, że już dzisiaj zostałam przez mojego obecnego e, szefa przedstawiona jako jego następca. E, obejmuję od 1 stycznia rolę Business Unit Managera, czyli będę zarządzać całym działem AV UCC e, w Ingram Micro. E, do tej pory zajmowałam się i piastowałam stanowisko. E, team managera, czyli odpowiadałam za troszeczkę mniejszy dział zajmujący się tylko audio wideo. W tej chwili dochodzi jeszcze tylko e, monitory wielkoformatowe, które dzisiaj też oczywiście prezentujemy tutaj na tej konferencji. Ogólnopolska konferencja poświęcona zintegrowanym systemom automatyki budynkowej, czyli BMS, odbędzie się już po raz jedenasty. W tym roku w dniach od 2 do 3 grudnia w hotelu Windsor w to jedno z najważniejszych wydarzeń w Polsce dla specjalistów z obszaru smart building i systemów zarządzania budynkami. Eksperci, praktycy i liderzy rynku podzielą się wiedzą i doświadczeniem dotyczącym inteligentnych systemów automatyki budynkowej. W tym wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele firm integratorskich, przedstawiciele instalatorów, systemów BMS i deweloperów, a także producenci i dystrybutorzy. Którzy zaprezentują swoje rozwiązania w trakcie trwania tej konferencji. Drugiego dnia, o godzinie 12, odbędzie się specjalna debata pod tytułem Cyberbezpieczeństwo Systemów BMS w czasach wszechobecnej AI, którą będziemy realizować, a już wkrótce będziecie mogli ją zobaczyć na kanale AVIT. Red Bull Racing gigant Formuły 1 zakończył najnowsze aktualizacje cyfrowe. W swojej globalnej siedzibie Red Bull Technology Campus w Milton Keynes w Wielkiej Brytanii, we współpracy z firmą PPDS, instalując tam zewnętrzne totemy Philips LED z serii 7000, wysokie na 3 metry. Totemy są w pełni dostosowane do każdych warunków atmosferycznych i mają na celu zapewniać nowoczesną i zaawansowaną komunikację cyfrową skierowaną do gości Red Bull Technology Campus. Firma AudioCodes, wiodący dostawca aplikacji, usług głosowych i konwersacyjnych dla przedsiębiorstw, przedstawiła AI Agents, czyli nowy moduł dla systemu Live Hub Voice. Dodatek ten umożliwia budowanie, integrację i uruchamianie botów głosowych w systemach telefonicznych, z których już korzystają przedsiębiorstwa. Zmienia również ekonomię obsługi klienta poprzez automatyzację rutynowych połączeń Poprzez oferowanie natychmiastowej obsługi wielojęzycznej i poprzez zwiększanie agentów na żywo w czasie rzeczywistym. AI Agents jest już dostępny dla nowych i istniejących klientów Life Hub. Firma Hoodley zmodernizowała swój system wielokamerowy oparty na sztucznej inteligencji Hoodley Crew o rozwiązania Special Awareness. Technologia ta pozwala systemowi skonstruować trójwymiarową mapę przestrzeni, a następnie reagować na to, co dzieje się w tej przestrzeni. W efekcie pozwala swoim kamerom na bardziej naturalny wybór ujęć, bardziej stabilne i bardziej precyzyjne kadrowanie. Świadomość przestrzenna oznacza, że system kamerowy mapuje pozycję rozmieszczenia kamer. Względem siebie nawzajem. A w połączeniu z kierunkowym dźwiękiem i sztuczną inteligencją umożliwia to systemowi Hadley Crew lepsze rejestrowanie obrazu. Data Land Refic Anadol Studio to będzie pierwsze na świecie muzeum sztuki AI i zostanie otwarte w Stanach Zjednoczonych na wiosnę. Muzeum ma mieć 2300 m2 i będzie znajdowało się w centrum Los Angeles. W wielofunkcyjnym obiekcie miejskim nazywanym The Grand LA, zaprojektowanym przez słynnego architekta Franka Gerego, znanego chociażby z Muzeum Guggenheima w Bilbao. Data Land Refit Anadol Studio zostanie otwarte na wiosnę. Znajdzie się tam m.in. Infinity Room, który będzie przypominał pierwszą inteligentną rzeźbę Refika Nadola, amerykańsko-tureckiego artysty, o którym już wspominaliśmy na kanale Hawaii. To będzie taki duży sześcian otoczony projekcjami wideo, opartymi na algorytmach sztucznej inteligencji, które stworzył i opracował właśnie Refik Anadol. Poza kolorowymi projekcjami będą tam zapachy generowane przez AI. Misją tego muzeum ma być propagowanie i rozwijanie w publicznej świadomości idei zrozumienia potencjału AI, potencjału sztucznej inteligencji w zwiększaniu Ludzkiej kreatywności. W związku z tym Muzeum DataLand Refik Anadol Studio uruchomi również specjalny program dla artystów we współpracy z Google Arts and Culture. I to już wszystko w tym wydaniu Afwaty News na kanale Afwaty, czyli informacja, wiedza, biznes. Zachęcam Was do częstego zaglądania na nasz kanał na YouTubie, ale również do częstego słuchania. Podcastów na wszystkich najważniejszych platformach podcastowych. Udanego tygodnia. Cześć!